Wiecie, barwy z Radosław. Wiecie, jest to Jan, Radosław, Radosław, Radna Jana. Bardzo mam wdzięcie, mam ochotę na matkę, to jest uchwała. Jan się wypoczywał. Pozdrawiam już tych panów. Stać, stać na ramiennik. Widzę, że ścięty rzemień, nie ma rzemienia. Ścięty rzemień. Cięty znowu rzemień. Radosław bije bardzo takie poziome ciosy. One idealnie wchodzą właśnie na linię na ramiennika. Tak, obcięty zupełnie rzemień. Krótka rada. Myślę, że Jana to podkurzyło. Jan się rzuci do przodu i będzie pojedynkować się. Pokażmy, jak on też obciął rzemienie. Zresztą obaj wojownicy mają rzemienie na wierzchu. Jest to taka metoda średnia. No, miecza długiego, lepiej kiedy rzemienie są zbudowane tak, że są ukryte pod ramiennikiem. Na ramiennika można pintować kawał skórzanego elementu i wiązanie jego znajduje się pod nim. Czyli nasze rzemień jest ukryte pod blachą. Tutaj obaj wojownicy mają blachę, to znaczy rzemień na blaszce, na wierzchu, więc tak to się może kończyć. To jest drugie ostrzeżenie dla Jana, trzecie ścięcie na ramiennika oznacza poddanie walki. I 30 sekund, walka. Tutaj słyszę z tyłu. Ludzie proponują Janowi próbować ściąć rzemień, Radosławowi pokazać mu, że się też potrafi. Głośne, bardzo ładne cięcie na klatkę. To aż się prosiło z panie miecza. Końcówka rundy i stać. Koniec rundy walki. I to na pewno sędziowie. Otóż zwyciężył Radosław Zamęski. A z Piotrem walczyć będzie rycerz Jan Stefaniak. Decydujmy, nie każdy wybierze, kogo mu kibicuje, a tymczasem zaczynamy walkę. Walka o miejsce trzecie. Piotr troszkę niższy w twojej szacie, przywiezionej z Meksyku. Rycerz, niedźwiedź na plecach. Bardzo ładne, krótkie cięcie na przedramie. Ładna wymiana na pasłonie odpowiedzi. Cały czas bezskutecznego trafienia. To dobre, słyszałem zachęty. No dawaj, do przodu, bij. Dokładnie tak. To jest już końcówka. Już chwilę. Rycerze będą mogli odpocząć. Bardzo ładne. Idzie tutaj widać, że Piotr jest trochę niższy. Musi nakombinować się. Wyginać teraz Jan. Ładnie oprzedł Piotra w lewą stronę. Podwójne cięcie.
Przyjęcie na granicę rękawicy ze strony Piotra. Wytrzymają odległość. 30 sekund zostało do końca. Próba cięcia, lecz chyba trochę za daleko. Głośno zachęcamy. Każdy krzyczy. Piotr lub Jan. I młodzieży 10, 9. Górnicy, ustawiacie się w polu, twarzą do trybun, do góry, a sędziowie, wskażcie nam, kto ma miejsce trzecie. 3, 2, 1. 3 do 0. Górnica, trzecie miejsce. Turniej Łukniecza, drugiego. Miejsce czwarte dla Jana Stefaniaka, więc Jan odjedzie stąd tylko z pierwszym za miecz i tarczę. A my zapraszamy w pole i mieczu długim na turnieju w Grunwaldzie. I walczyć będzie z Krzysztofem Wichrem. Brawo! Głośne, głośno klaski, nie da się to walczyć. Dopóki państwo nie będą klaskali, nie krzykną imienia faworyta swojego. Panowie, i pij! Radosław, trzy krzyże na torsie. Krzysztof na plecach, orzeł piastki. Jeszcze z czasów kadry cerskiej, kadry Polski, kiedy bił się w walkach grupowych. Głośno! Radek lub Krzysztof, kibicujemy! Ładne cięcie na dłoń ze strony Radka. Wiele Krzysztof, jakie potężne cięcie! Dobrze, Radosław uskoczył do tyłu. Mocne cioty, tak, tu te cioty naprawdę bolą. Pół minuty, 45 sekund, połowa czasu za nami. Ładne cięcie w kark. Twoje ścięgnie, które mogą rozwiązać głowę. Płyną przed nami. Próba kopnięcia, a my wszyscy głośno. 10. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Bojownicy ustawiają się, twarzą do widowni, a sędziowie, werdykt 3, 2, 1, na to.